Co ja mam tak krzywo kamerę? O, teraz jest okej. Witam Cię w nowym pięknym dniu. Śniadanko. 12:27, a ja śniadanko. Wstałem o 10:00, bardzo późno. Boczek, jajko, szczypioreczek, ale mi się sypnęło. Będzie smacznie. Niemożliwe. Marcel ma przygotowane mleko i myślałem, że będzie chciał płatki. A ty? No. Ty chcesz samo mleko pić? No. Pierwszy raz będę widział to. A ja będę pił już. Ale masz za gorące. Samo mleko? No. To trzeba wylać pinkę. Ja ciepłego bym się nie napił samego. Czemu? No nie mogłem. Nigdy nie potrafiłem. Jak byłem w waszym wieku... Kurczę. Co? Śmieszne to było? Co? Tata się odwrócił i to walnął. To walnął. Jeszcze w zadek. Dobrze. A wiesz dlaczego? Bo mam duży. I dlatego... Ja tutaj siadam. Jak byłem w ich wieku, jak jeździłem na przykład na obozy sportowe, no to dla sportowców oczywiście były... Zrobiłem... Znaczy tak, jedna trzeba jest... mleko zimniejsze. Jedna jest co? Zimniejsze, aha, no jedna właśnie mówię. Jedna jest co? I nie potrafiłem jeść, po prostu na śniadanie zawsze były... Było mleko. Nie chciałem... I ja nie potrafiłem tego pić, nie mogłem. Albo na przykład było mleko, jakaś zupa mleczna. Dola ci mleka? To jest dobrze. Okej. Okay. I mamy mleko. Wcześniej, kiedyś kupiłem, w ogóle była jakaś tam promocja i kupiłem dużo, dużo tego mleka. Na bieżąco akurat na zawsze to kupowałem. No i o, dobra, zajrzyjmy. Chyba tutaj nie ma nic takiego nieodpowiedniego. Tak wygląda nasza lodówka. Więc nie jest jakoś... O, dzisiaj zrobię risotto i tutaj mam rosół. Śniadanie zjedzone, ale wiesz co, powiem ci o jeszcze jednej rzeczy. Bardzo często, prawie codziennie czy codziennie kupuję winogrona i słuchaj, i te winogrona są mega słodkie, one są mega, mega słodkie, drogie są, ale naprawdę są mega słodkie i teraz dopiero zobaczyłem, że i tak ich słodycz jest oceniona 7/10, więc ja nie wyobrażam sobie, jakie są winogrona, które mają 10/10, nie mam, muszę zapamiętać tą nazwę tego, Melody, bo naprawdę te są super, no te też. Te winogrona, co jadłem, to są z RPA, czyli Południowa Afryka, Republika Południowej Afryki. I jestem zdziwiony, bo zobaczyłem sobie, kto jest największym producentem winogron na świecie. To są Chińczycy. Gdzie jesteś? Myślałem, że może to być, nie wiem, Francja, albo jakieś, nie wiem, Brazylia, Hiszpania. A w Unii Europejskiej znowu jest Włochy. Więc też myślałem, że bardziej Francja niż Włosi, albo nawet... Hiszpanię, tak myślałem, że taka kolejność. Francja, Hiszpania, Włochy, nie wiem jak Grecja, o jeszcze Grecja. A chłopaki sobie grają fifkę, tam leżą moje... Nie, co ja powiedziałem? Fortnite'a. A ja skończyłem w nocy grać i tutaj są moje ubrania pobrudzone. No, ale wiesz w jakim sensie pobrudzone? Że jadłem w nocy lody. Gdzie to jest? Szybko! I po prostu... się ubrudziłem lodami. Skończyłem grać koło w 4:30. Zależało mi na tym, żebym rozegrać wszystkie mecze, po to, że jak pójdę do pracy w poniedziałek i będę pakować paczki, to żeby być świeżym, a nie zmęczonym. I dlatego grałem. Zdobyłem Golda 2, drugi raz pod rząd, 17 zwycięstw. Myślałem, że będzie 18, ale czy to jest dobre? Okej. Okay. Chociaż myślałem, że mój postęp w FIFA będzie jeszcze większy. Natomiast patrząc, że gram dopiero od grudnia. Tak, od grudnia. No to może nie jest tak źle. Jak? Ja się wywaliłam. Zaraz dojdziesz. Wywaliło cię? Jak się wywaliło? Wtedy, kiedy włączyłeś kamerę. To cię wywaliło? Ale jak się wywaliło? Ja pierdzielę, tata. Co? Tata wszedł na telefonie. No, dzięki, tata! No ale zalogowałem się! Super! No ale nie... Ale zalogowałem się, Marcel, na twoje konto! No właśnie! A ty grasz na moim! A moje konto to twoje konto! Poczekaj, ja się zalogowałem... Super! Ja się zalogowałem... No mieliśmy to wygrywać! No ale nie wiedziałem, ja się zalogowałem na twoje konto! Zainstalowałem Fortnite'a w telefonie. Ale ty tam nie dajesz. Chciałem zrobić. Nie będę w twojej
Chciałem zrobić Marcelowi niespodziankę. Ale Marcel, jak to jest możliwe? Ja się logowałem na swoje konto. A ty grasz na moim. Ale poczekaj, Czemu się nie ma w grze? No bo tata mnie wywalił. Ty się śmiejesz, kurde. Ale ja nie widziałem, no co ty chcesz? No dobra, no to nie będę się... No mogliście wygrać, no trudno. Chciałem dobrze, chciałem do was dołączyć. No to stwórz sobie nowe konto. Ale ja zalogowałem się, a ty na jakim jesteś kontu się grasz? Na Marcin Mazur 77. A ja się zalogowałem jako na twoje, Marcel Mazur. Nie na swoje się zalogowałem. To coś musi być tutaj, w ustawieniach tam zrobione. Jesteś na moim. No dlaczego ja chcę zagrać? Poczekaj. To tak mnie i tak nie wywali. O, teraz się by wywaliło. Dzięki. Jak to jest zrobione? Marcel gra na niby moim koncie na konsoli. Ja się zalogowałem w telefonie na jego konto, nie na swoje. Moje konto to twoje konto. Tylko inna nazwa. Aha! To nazwa jest inna. Proszę bardzo, wybierz tryb gry. Zainstalowałeś sobie Fortnite i zalogowałeś się na twoje konto albo moje konto, to ja już nie mogę grać z Miłoszem, chociaż miałem bardzo dobrą bronię. Poczekaj, ale zróbmy tak. A teraz to wyłącz. Słuchaj, postanowiłem, że będę bawić się Kendamu. Nie Kendama, że będę bawić się Kendamą. Do tej pory bawiłem się jakieś 5 minut i zobaczymy, co mi wyjdzie. Może jakieś fajne sztuczki, może się nauczę. Zresztą teraz na koronawirusa to myślę, że to jest fajna recepta. I jeżeli komuś się nudzi w domu albo siedzi cały czas przy kompie, tak jak ja siedziałem dzisiaj w nocy z Fifą, to może się zająć czymś innym i zaczniemy zabawę. A dlaczego nie? Kiedyś byłem, jak byłem młody, to w takich sportach zręcznościowych byłem sprawny. Zobaczmy, jak mi pójdzie. Milo, chcesz mi pomóc i nauczyć mnie? Przed chwilą zjadłem czekoladę, a wczoraj też zjadłem czekoladę wieczorem i lody. Kupiłem chyba 0,8 litra i poszły połowa, ponad. I winogrona, mega, mega słodko. Gięte kolana. Działa. Chodź, zobaczysz, Milo, patrz. 5 minut tylko robiłem to. Ach, nie udało się. Haha, nie umiesz tak. A ty masz pod kolor, zobacz. Chodź tutaj, jak ładnie. Kolorystycznie się dopasowałeś. Spadówka. Ja chcę. Ty chcesz. Te twoje, patrz. Czekaj. Poczekaj. Patrz, to co ja robię, to są jakieś sztuczki zaawansowane? Słabym tak siebie. Patrz, raz. Jest, patrz, czekaj. A to jak się nazywa ten trik? Big cup. Big cup. A jak... Weź poker, poczekaj. Kurczę. Co? Ty na to wbiłeś? Ale poczekaj, ona dlaczego była taka podkręcona? Znowu wiem. Ej, ale poczekaj. Poczekaj, bo on kręci. Poczekaj, raz. To jest łatwe. I teraz uwaga. Kurczę, no dlaczego nie? Bolą ci na przykład ręce, palce tutaj? Bo mnie po 6 godzinach gry w FIFA po prostu bolą palce. I od tego mnie... Jak ty zrobiłeś to? On jakoś tak. Czekaj. Ale spadł. No tak to wyglądało. Pa. To? Czekaj. To? Czyli on podrzuca, to się kręci, łapie i spada. Dobra, ja trenuję normalnie. Patrz tylko za. Jest! Patrz, widziałeś? Co? Czekaj. Ej, ale jak ty przekręcasz, to przekręcasz, zobacz, dłonią. Czy tutaj tak przekręcasz? Tak. Ale puszczasz czy... Chodzi mi o to, czy tutaj kręcisz? No tak raczej nie. A, no właśnie, dobra. Raz, dwa,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nie wierzę w to. Ale ja i to 12, 13, 14, 15, 16, 16. Ale nie przekręcało, ja, słuchaj, nie, ja nie nad garstkiem. Ja będę dobry, zobacz. Czekaj, ej, a to nie pęknie? Ty, żeby w telewizor nie walnął. I da, żebyś tak patrz samolot. A? Bolało? Dobrze. O nie, czekaj. Tak. O kurczę. Jest 17.30. I tak sobie pomyślałem... W ostatnim czasie najbardziej zły jestem na siebie. O to, że nie wrzucam regularnie filmów. Wrzucam po 18.30, ale wolałbym się trzymać bliżej tej 18.30. Ostatnio gdzieś tam problemy z komputerem. Nie wiem, będę musiał przeinstalować system, tak mi się wydaje. I teraz sobie pomyślałem, że może wrzucę vloga. I tym miłym akcentem podziękuję i cześć.